Dawno w sumie graliśmy w szukanie soników, a więc dzisiaj zagramy w taką prostą wersję szukania soników, gdzie do znaleźć nie mam aż 61 soników. I zobaczcie, jakie tutaj w ogóle są soniki. Tutaj jest jakiś Sonic Flopa, tutaj jest jakiś, nie wiem, Sonic Mario, tutaj jest jakiś Sonic Poder, jeżeli tak to się czyta. No, dużo soników dzisiaj mamy do znalezienia. I na starcie w sumie widzę, tutaj mamy jednego sonika do zebrania i ogólnie już 3 soniki w jakiś sposób zebrałem. W coś tutaj na starcie chyba wszedłem, tutaj chyba w jednego jakby wbiłem. Oj, znalazłem jakiegoś Sonic Gema, a więc już mamy pierwszego sonika w tym odcinku. No i tutaj jeszcze jest Sonic Rider i mamy Sonic Ridera. Tutaj wrogo nam się będzie pokazywać, jakie soniki znajdziemy oczywiście. No i prawdopodobnie tutaj w tej chatce będzie jakiś kolejny sonik. Zobaczmy, czy tu możemy w ogóle wejść. Możemy wejść. I tu mamy jakiegoś sonika, czy nie? O, tutaj jest sonik jakiś, nie wiem. Sonic Shaman, czy coś takiego. No tutaj nam wyskoczyło, w sumie dwa znaleźliśmy. Sonic jakiś Stick i Sonic jakiś S coś tam. Aha, tutaj jest ten sonik. Dobra, no to nawet nie zauważyłem tego sonika. Jakiś Sonic Szkieletor. Dobra, to stąd już chyba możemy wejść. Ja raczej wątpię, żeby tu było więcej soników. No chyba, że jakiś, nie wiem, Sonic Skóra będzie tutaj na przykład. No ale nie, tutaj nic nie ma. Idziemy szukać dalej. Czy gdzieś tutaj jeszcze może być na spawnie, żebyśmy wszystkie soniki znaleźli? Bo mam nadzieję, że w dzisiejszym odcinku uda nam się wszystkie znaleźć, bo to jest dosyć prosta gierka. Tutaj nie ma tak jak Find the Sonic, że poukrywane są jakoś tak mega mocno, tylko tak dosyć prosto da się to znaleźć wszystko. Tutaj mamy sporo tego, ale tutaj wątpię, że żeby jakiś był do znalezienia, bo tutaj jest napisane nawet, że to są dekoracje. To nie są normalne soniki, tylko to są dekoracje jakby. Tu jest w ogóle Eggman. I co to w ogóle jest za sonik jakiś taki? Takiego sonika nie kojarzę. Nie wiem, co jakiś Sonic Wolverine? Nie, nie chyba Wolverine, ale no jakiś taki dziwny sonik. Tutaj możemy w ogóle jakby głowę Sonika sobie odebrać. Dobra, mamy głowę Sonika w sumie. A więc spoko sprawa. Dobra, jesteśmy Sonikiem teraz. Mamy głowę Sonika. Teraz ciekawe w takim razie, czy inne jakby części Sonika da się odebrać gdzieś. No tutaj jakby wchodzę w to i nic się nie dzieje. No mamy tylko tą głowę na razie. Ale tutaj też widzę, dalej są jakieś inne Soniki. Tutaj na początku weźmy sobie. To jest chyba ten w ogóle Sonic Poder, o którym wam mówiłem na początku filmu. Zobaczmy, jaki to będzie. No i to jest właśnie ten Sonic Poder. A więc dobra, tutaj mamy na kelce zwykłego. I tutaj jeszcze takie dosyć proste obi mamy do jakiegoś Sonika. To chyba będzie jakiś Super Sonic, tak mi się wydaje. Spróbujmy się tam dostać. Pomalutku, cyk, cyk. Dobra, mamy to. I jaki to jest Sonic? Tutaj nam w sumie nie pokazało, jaki to jest Sonic. A dobra, teraz pokazało. Sonic Golden. No i sobie spadłem. Ale dobra, to jest mało ważne, bo udało nam się tego Golden Sonika zebrać i teraz musimy się w sumie tutaj wrócić, tą głowę z powrotem odebrać, bo w sumie dosyć ciekawie to wygląda, z taką wielką głową jestem. Dobra, teraz jeszcze tutaj u góry mamy dwa kolejne i tu będzie ten Sonic Spider. To weźmy sobie od razu tego Spidera i cyk. I mamy Sonika Spidera. Ciekawie jestem, gdzie jest ten Sonic Flopa, bo to chyba będzie najlepszy Sonic. Tutaj mamy jeszcze dwa jakieś Soniki, to będzie pewnie Sonic Silver i jeszcze jakiś. W sumie tu wrogu mi się nie pokazuje, no ale tu jest Sonic Silver z tego, co mi się wydaje. I tu jeszcze, nie wiem, jakiś Angel Sonic czy coś takiego. O, teraz mi się pokazało, to jest jakiś Hyper Sonic. Dobra, tego drugiego też mi zebrało, teraz pójdźmy w sumie sobie tutaj, bo tu prawdopodobnie będą jakieś inne. U, tu jest jakiś Sonic Bunny, coś takiego, tak mi się wydaje. Sonic Rabbit, no to prawie, Bunny, Rabbit... prawie to samo. Tu w sumie do góry możemy jeszcze wejść, ale tutaj kompletnie już dalej nic nie widzę. Ile w ogóle teraz mamy tych soników? 14, a więc już 22% nam się udało zebrać. Dobra, ale wyjdźmy stąd i teraz musimy też wszystkie inne domki posprawdzać, bo na pewno gdzieś by dom jakieś inne. Tutaj jest kolejny domek do sprawdzenia. Czy tutaj coś mamy? Oj, tutaj mam jakiegoś takiego dziwnego. Ciekawe, jaki to będzie. To jest Sonic Clown. No to czy tak wygląda clown? Ciężko powiedzieć. Mógłby jakąś taką czapkę mieć czy coś. No ale dobra, powiedzmy, że to jest clown. Czyli prawdopodobnie musimy sobie te wszystkie domki posprawdzać, bo tutaj pewnie będzie więcej tego. U, to jest w ogóle jakiś, nie wiem, statua Sonic czy coś takiego? Nie, to jest Desert Sonic. Dobra, to mamy Desert Sonica, czyli już tutaj wszystko. Jeszcze tutaj coś do sprawdzenia mamy. Tutaj pewnie gdzieś za tymi domkami jeszcze jakieś będą. Nie, tutaj w sumie nic nie ma. No to na pewno tutaj gdzieś musi być jakiś kolejny. Tutaj też nic w sumie nie ma. Ale tam u góry widzę jakiegoś. To pewnie będzie jakiś, nie wiem, Faraon Sonic czy coś takiego, bo to jest taka trochę piramida. Tutaj jeszcze do tego domku wejdźmy. We wszystkie domki w ogóle da się wchodzić, a więc prawdopodobnie dużo tych soników będzie w domkach. No ale w tym niestety żadnego nie ma. W sumie powiem wam, że zrobię to w taki sposób. Zresetuję sobie postać, bo jakby ta głowa Sonika jest strasznie duża i wszystko mi zasłania. Fajnie wygląda, ale jest troszeczkę za duża ta głowa. Dobra, i wracamy z powrotem do tego samego punktu i tutaj prawdopodobnie będzie jakiś, nie wiem, Sonic czołgista czy coś takiego? Nie, tutaj jednak nie ma żadnego. Dobra, to te tutaj domki już posprawdzałem, ten sprawdzałem, ten chyba też sprawdzałem. Tutaj w tym też nic nie ma. Dobra, to te domki mamy wszystkie sprawdzone, jeszcze tutaj musimy sobie przejść. Tutaj też nic nie ma. Dobra, to wszyściutko sprawdzone już tutaj. Tutaj w ogóle jakiś plakat jest. Co tutaj na tym plakacie jest? Nic nie związane z Sonikiem, to kit w to. Tutaj na przykład jakiś, nie wiem, ściana Sonic albo jakiś komin Sonic mógł być, ale nie, tu żadnego niestety nie ma. Dobra, to idziemy stąd, idziemy szukać dalej po tym domu. Tutaj jakiś piwnica Sonic może być, czy coś takiego, chociaż nie, tutaj na górę się wchodzi, myślałem, że na dół się tutaj wchodzi, ale dobra, tu na górze coś jest? Nie, tu nic nie ma. Musimy znaleźć na pewno tego Flopa Sonika. Tutaj jest jakiś, jakie to w ogóle jest? Taki dziwny jakiś, nie wiem, Pinokio Sonic, bo taki nos ma jakiś? Nie, to jest jakiś Sonic Bunny. No to czy tak wygląda Bunny? No nie wiem, ciężko powiedzieć, powiedzmy, że to jest Bunny. Sprawdzam jeszcze te wszystkie domki, ale tutaj nic nie widzę. Uuu, i tutaj jakiegoś widzę świecącego, nie wiem, to jest jakiś Super Sonic?
Sonic czy coś takiego? Nie, to nie jest w sumie Super Sonic, bo jakiś taki inny kolor ma. Sprawdźmy, jaki to jest Sonic. To jest Sonic Rainbow. No, taki średni ten Rainbow w sumie. Prędzej bym powiedział, że to jest jakiś, nie wiem, biały Super Sonic, a nie Sonic Rainbow. No ale dobra, powiedzmy, że to jest Rainbow. Uj, tu jest jakiś, nie wiem, Fire Sonic czy coś takiego. Dokładnie tak, to jest Fire Sonic. Czyli łącznie już mamy 19. No to 1/3 prawie mamy. Tutaj jeszcze w tym domku jakiegoś Sonika widzę, więc tutaj musimy na pewno zajść, zobaczyć, co tutaj ciekawego znajdziemy. Tutaj na górę trzeba wejść, cyk, cyk. I to będzie pewnie jakiś, nie wiem, UW Sonic czy coś takiego. Tutaj wrogu nam się powinno pokazać. No halo, niech to się pokaże. Aha, dobra, pokazało się, że to jest UW Sonic. W sumie Find the Sonic też był taki UW Sonic. I tutaj jest kolejny, to jest jakiś, nie wiem, Maska Sonic, coś takiego? Ciężko powiedzieć. To jest jakiś Magic Sonic. Tu jest napisane, że to jest Magic Sonic, a więc mamy Magic Sonica. I łącznie mamy już 20? Myślałem, że więcej w sumie. Teraz kilka tych Soników zebrałem. Nie wiem, jakieś chyba mi nie zaliczyło, bo coś za mało tych Soników mam. Dobra, ale wyjdźmy stąd, tylko no jak stąd wyjść? Za duży jestem. W jaki sposób ja do tego domku wbijam? A dobra, udało się, bo jakby nie chciał mnie wypuścić z tego domku. Dobra, jeszcze tutaj sobie to wszystko posprawdzam. Jak sobie znajdę, to wam ewentualnie to pokażę. Uuu, tu w ogóle drugie piętro jest. To pewnie na drugim piętrze coś będzie, albo nie. Jednak nie. Jednak tutaj niestety nic na drugim piętrze nie ma. I tu mamy Knucklesa, dobra, to możemy sobie w sumie go zebrać. Oj, tu na dole kolejny jest. Tu mamy Shadowa w sumie. No to mamy Shadowa, czyli jednego z najlepszych Soników. I tu jeszcze jakiś drugi jest, to jest jakiś Dark Sonic. I tu jakiś przycisk jest, ale czy da się go wcisnąć? Nie, tu chyba da się po prostu wyjść przez to. Tylko w jaki sposób do tego Knucklesa teraz się dostać? Tu jakoś na górę musimy sobie wejść. Gdzieś drabina musi być z drugiej strony, żebyśmy mogli wejść po tego Knucklesa. Aha, tutaj po prostu są schody, dobra, to możemy sobie schodami po prostu wejść. No i tu mamy Knucklesa, prawdopodobnie jakiś Adventure Knuckles czy coś takiego. A nie, tutaj jest napisane, że jakby Treasure Hunt, czyli tak jak ostatnio był w Sonic Speed Simulator. I dobra, i tu jeszcze jakiś taki dziwny Sonic, nie wiem, Baby Sonic, czy może jakiś Wielka Głowa Sonic, chyba coś w ten deseń. Sonic Big. No to no powiedzmy, taka wielka głowa Sonic. Uj, tu mamy Flopa Sonika chyba. Dobra, ale zanim wy odbierzemy sobie Flopa Sonika, to weźmy sobie Mario Sonika. Znaczy w sumie to jest taki średni Sonic, po prostu powiedziałbym, że to jest zwykły Mario, a nie Mario Sonic. Ale tutaj jeszcze mamy coś. Tu jest jakiś Funky Sonic. Tu jest Among Us Sonic. No to mamy... Nie, tu jest Sus Sonic. No tu mamy Sus Sonika i tu u góry jeszcze jakiś jest. Musimy sobie wejść na tego Among Us Sonika i tutaj po tego. No i tu mamy Minecraft Sonika. Dobra, ale teraz pójdźmy sobie po Flopa Sonika. Czyli moim zdaniem jednego z najlepszych Soników. Szkoda, że taki nie pojawi się w Sonic Speed Simulator, bo moim zdaniem byłby mega fajną rzeczą. Weźmy sobie tego Flopa Sonika. No i mamy Flopa Sonika. I tu jeszcze jest ten Cube Sonic. Też sobie go od razu odbierzmy. Ile już Soników mamy? 29, to połowę już mamy. A więc idzie nam całkiem nieźle. Czy jeszcze jakieś tutaj będzie? No nic tu poza tym nie widzę. Tutaj w sumie możemy jeszcze w tą dziurę wejść. Może tutaj gdzieś będzie ukryty jeszcze jakiś. Nie, ale tutaj też nic nie ma. Możemy sobie to naokoło w sumie przejść, żeby na pewno żadnego nie ominąć. No nie, no tu kompletnie nic nie ma. Obiegłem całej... Nic tu nie ma. Tutaj jest jeszcze coś takiego, ale no nie wiem, czy to może być Sonic. Raczej nie. Dobra, stąd już raczej mamy wszyściutko. I tu w sumie jeszcze domek Flopy jest. Jakby ja w Race a Flopa nie grałem, ale no... Coś tam widziałem na YouTubie. Ale w sumie zanim pójdziemy tam, to tutaj widzę, że jeszcze jest Dr. Eggman. I tu jeszcze jest jakiś, nie wiem, Hacker Sonic czy coś takiego. A więc jeszcze to musimy sobie zebrać. Tutaj mamy Eggmana, dobra, to weźmy sobie Eggmana. I jeszcze w jakiś sposób musimy się tutaj na górę dostać i tutaj kolejnego zebrać. To w sumie nie wiem, co to będzie. To jakiś haker prawdopodobnie jest. Nie, to jest Glitch Sonic. No w sumie powiedzmy, że jest taki zgliczowany. Dobra, no to tutaj już mamy wszystko. Teraz sobie pójdźmy do domku Flopy i ciekawe, czy tutaj będą w ogóle jakieś Soniki. Tutaj jest zwykła Flopa, ale to niestety nic nam nie daje, nie dało nam kolejnego jakby. No my dalej 31. Tutaj jest więcej Flop i tu jest napisane Coming Soon, a więc możliwe, że będzie jakieś połączenie Flopy z tą gierką. Znaczy po prostu obstawiam, że jakieś, nie wiem, rzeczy z Flopy tutaj dodadzą. I tutaj u góry tak samo jest napisane Coming Soon. Dobra, z tyłu damku kompletnie nic tutaj nie ma. Tutaj jest jedynie tylko woda, w której pewnie nawet pływać nie można, a w sumie można sobie popływać. Dobra, to może być jakieś podwodne, ale tutaj nic nie widzę, a więc nie ma tutaj żadnego podwodnego. Jeszcze do środku domku sobie wejdźmy, zobaczmy, co tutaj jest. No tu jest Flopa i czy jak w nią klikamy, to jakaś kasa nam wypada? Niestety nie, ale tu jest właśnie ten gościu, któremu się czynsz podnosi i możemy mu nawet chyba podnieść ten czynsz, bo tu są jakby opcje. No i chyba podwoiliśmy mu czynsz, ale no tutaj nic poza tym nie widzę, tu niestety nie ma żadnego Sonika. A więc dobra, idziemy stąd, bo jeszcze w sumie troszkę Soników nam do znalezienia zostało i w sumie dziwne, że aż tyle nam tego zostało. Mamy 31, a ja tak naprawdę już żadnych Soników nie widzę. Jeszcze w sumie przypomniało mi się z tą piramidą, ja tej piramidy w ogóle nie sprawdziłem i tam są chyba nawet 3 Soniki. A więc musimy sobie w sumie pójść do tej piramidy, bo tam na pewno będą jakieś dodatkowe, tam widzę jakiegoś takiego ciemnego Sonika, nawet więcej niż 3, bo tutaj są 2, tu jest jeden, tam jest jeszcze jeden, ale nie, to jakiś dymek taki dziwny jest. I spadłem, bo tu jakieś obi dziwne jest, nie zauważyłem tego. Dobra, to wracamy tam z powrotem. I tu w sumie na drzewach jeszcze są, tu jest jakiś dziwny taki Sonic Robotic. No dobra, no tu mamy Sonic Robotica i tutaj mamy kolejnego. Jaki to jest? To jest Sonic Robot Red, no to też Robotic. No i tu kolejny w sumie, a więc dobra, tu jest dużo tych Soników. Tu jest jakiś Snow Sonic,
Soniki to jest jakiś, nie wiem, w sumie Sonic Movie? Nie, Sonic Baby. No to niech będzie Sonic Baby. Dobra, ale idziemy teraz na tą piramidę, tylko musimy tutaj uważać. Tu mamy jakiegoś faraona Sonika, tylko musimy tutaj dobrze wskoczyć. No halo, dawaj na to. Może tutaj od drugiej strony jakoś. Dobra, udało się w jakiś sposób. No i tu mamy tego faraona. I tu mamy jeszcze jakiegoś, nie wiem, brudnego Sonic. Jakiś brudny Metal Sonic. Jakiś Sonic Oxidate. I tu jest jakiś, nie wiem, zwykły taki Sonic Salvador. No i tutaj jeszcze mamy też jednego, drugiego, trzeciego. No i tutaj tak naprawdę są te wszystkie Soniki. A więc można powiedzieć, że prawie wszystkie znaleźliśmy Soniki, a więc w tym filmie to będzie na tyle.